Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Są główne zasady i myślę, że po prostu stosujesz je przez swój własny pryzmat, tak? Pierwszą, jak dla mnie najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o przestrzenie, to jest piękno. Otaczanie się rzeczami pięknymi. Rozumiemy się. Tak. I pięknymi dla nas. O. Dokładnie, to chciałam powiedzieć, że piękno jest w oczach patrzącego. Więc ta zasada będzie pasowała do wszystkich. Bo dla ciebie piękna będzie biała kanapa, a dla kogoś będzie piękna oliwkowa, tak? A dla kogoś czerwona taka, że po prostu po oczach bije. Także to wszystko... I trzeba to uszanować. Tak, dokładnie, dokładnie. Bo ta osoba może po prostu potrzebuje takiej stymulacji, takiej wibracji. Poza tym nasze gusta się zmieniają w czasie i może ta od tej czerwonej sofy po 2 latach zmieni ją na białą i nie będzie chciała w ogóle słyszeć o czerwieni. Także bardzo ważne jest to piękno i otaczanie się rzeczami pięknymi, dlatego że w momencie, kiedy przebywamy w otoczeniu wypełnionych rzeczami, które nam się podobają, to my mamy od razu inną energetykę. Nasza wibracja się podnosi. Jeżeli wstajesz i pierwsze, co widzisz, to jest zdjęcie teściowej, z którą nie masz dobrej relacji, no to naprawdę już musiała być jakimś mindmasterem czy aniołem. Tak, żeby powiedzieć okej, i tak, wysyłam ci miłość, nie? Więc po co sobie robić takie rzeczy? Otacza się rzeczami, które są dla ciebie piękne, które ci będą podnosić tą energię, które sprawią, że się uśmiechniesz. Tak zawsze mówię, że otaczaj się rzeczami, które nie możesz się doczekać, żeby ich użyć albo je założyć. I to jest właśnie dla mnie taki wyznacznik. Druga rzecz to jest oczywiście porządek. I tutaj nie mówię tyle, oczywiście mówię też o sprzątaniu, o kurz, brud i tak dalej, natomiast to chodzi też o dobry, ładny zapach. To chodzi też o to, żeby rzeczy miały swoje miejsce. Bo tak naprawdę bałagan tworzy się w momencie, kiedy nie przypiszemy danej rzeczy określonego miejsca. I w momencie, kiedy ona jest taka bezdomna i się po tym domu w różnych miejscach pojawia, no to tworzy to zaburzenie energii, bo będzie nam się kumulować, to będziemy kłaść, to będzie rosło i nam się stworzy tak zwany zator energetyczny. I energia nie będzie mogła tamtędy przepływać. I to może później odzwierciedlić się w twoim życiu, w problemach w pracy, nie wiem, z przyjaciółmi, w relacjach, zdrowie. Naprawdę, może dotyczyć różnych obszarów. Także ten porządek to nie jest tylko czystość, oczywiście też, ale to jest fakt, że w tej przestrzeni ta energia może swobodnie płynąć. Czyli to jest bardziej organizacja niż takie stricte sprzątanie. Tak. Ale to jest też połączone, bo na przykład kurz ma słabą energię. Jest to energia Shachi, to jest ta negatywna. A my chcemy Shengqi, czyli tą pozytywną. Więc na przykład ludzie pytają, czy mogę mieć suszone kwiaty w domu, nie wiem, z wesela, ze ślubu, może jakąś tam wiązankę chcę sobie zatrzymać w prezencie. Jeżeli jesteś w stanie zagwarantować, że nie będzie na niej osiadał kurz, to jak najbardziej. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.